Cześć kochani, dziś kadr jest bardzo bliski, będziemy robić instatest. Nie wiem, czy widzicie, czego mi brakuje na twarzy, ale brakuje moich brwi. Dziś pokażę Wam produkt, który kupiłam sobie w Szkocji, na Wyspach. To jest Wonderbrow czy Wonderbrow, w zależności od tego, jak to czytamy. I to jest produkt, który po prostu robi mega karierę na Instagramie, także teraz pokażę Wam kilka filmów. Okej, także to jest ten produkt, taki jakby żel. Widzieliście, że to ma taki aplikator bardziej jak błyszczyk do ust. Rzeczywiście taki dosyć spory pędzelek, jak na produkt do brwi to całkiem spory pędzelek. Jest to taki nie do końca gęsty żel, taki trochę konsystencja błyszczyku, może troszkę rzadsza, coś takiego, ale się nie lepi. Ja mam go w kolorze blond i produkt jest zrobiony w Stanach. Możecie go zamówić online, ja już byłam dziś na stronce i widziałam, że kosztuje 20 kilka euro. Ja go kupiłam w Superdragu za 20 funtów, coś takiego, także on nie był tani, ale produkt jest nie dość, że spory. Moim zdaniem starczy na wieki, bo już używam go od jakiegoś czasu. Naprawdę jest bardzo, bardzo trwały. Widziałam gdzieś na jakichś stronach opinię, że wytrzymuje do 3 dni. Tego nie dostawałam, bo zmywam makijaż codziennie, ale faktycznie zmywa się bardzo ciężko. Jest to produkt wodoodporny. Dobra, no to może przejdziemy do aplikacji, pokażę Wam, jak wygląda. Aplikacja nie jest łatwa, już Wam od razu to mówię. Ten żel jest dosyć rzadki, więc rzeczywiście to jest tak, jakbyśmy nakładały taką farbkę, taki błyszczyk na nasze brwi. Coś podobnego do Aquabrow. Jeżeli jesteście fankami Aquabrow z Make Up For Ever, to Wam też się spodoba. No i kolor mi się bardzo podoba, właśnie ten taki blond. Dobra, zaczynamy. Taki jest efekt końcowy, jak widzicie. Brwi bardzo mi się podobają. Trochę długo schną. Ja tutaj zanim wprowadzam takie ostateczne poprawki, jak widzieliście, czekam, aż brwi mi przeschną i wypełniam sobie te dziury. Tutaj jest problem taki, że nie możecie jakby od razu korygować swoich błędów, bo kiedy na przykład chcecie sobie coś tutaj zetrzeć, delikatnie przerzedzić, to zetrzecie to grzebyczkiem i po prostu cała brew Wam zejdzie. Tutaj trzeba poczekać, aż produkt trochę przeschnie, stanie się gęstszy, bo tak jak go nakładacie na początku, on jest po prostu bardzo rzadki. No i po prostu trzeba poczekać, aż sobie wyschnie. No i tak to wygląda. Moim zdaniem brwi wyglądają niesamowicie naturalnie. Ten żel bardzo fajnie zastyga. Dosyć trudno się nakłada, trzeba nabrać wprawy. Ten aplikator jest duży, jednak ja wolę nim nałożyć niż na przykład pędzelki. I teraz słuchajcie, brwi mi jeszcze nie wyschły, także chwilę to zajmuje, żeby przeschły całkowicie. I wtedy jak już przeschną, to stają się po prostu nie do ruszenia. Trzeba je zmyć czymś tłustym, produktem na bazie oliwki, na przykład produktem do demakijażu albo samą oliwką, żeby właśnie te brwi nam się zmyły, bo one są naprawdę bardzo, bardzo trwałe. Widziałam też na Instagramach takie filmy, gdzie dziewczyny sobie malowały brwi zupełnie od zera, kiedy nie miały prawie zupełnie brwi i tworzyły sobie właśnie brwi tym produktem. Także jest naprawdę moim zdaniem fantastyczny. Używam go już od kilku tygodni i naprawdę świetnie się u mnie sprawdza, także mogę go szczerze polecić. Jak możecie na nim położyć swoje łapki, gdzieś tam znaleźć w sklepie lub zamówić online, to polecam, jeżeli jesteście maniaczkami brwi tak samo jak ja. Jeśli chodzi o odczucie na brwiach, to on jest dosyć sztywny, w sensie te włoski są dosyć sklejone. Czuć tutaj, że jest, ale jak tutaj ruszam twarzą, to nie czuję, żebym coś miała na brwiach, nie czuję, żebym miała coś innego na twarzy. No i teraz sprawdzamy trwałość. Nie ma śladu. Także kochani, ja jestem tym produktem zachwycona, ręczę za niego, jest świetny. Zrobiłam Wam instatest, bo chciałam Wam pokazać jako taką nowość. W Polsce jest jeszcze, myślę, że dosyć nieznany, nieodkryty, ale mówię, że jeżeli jesteście użytkowniczkami Instagrama, takimi jak ja, maniaczkami, to na pewno go widziałyście i zastanawiałyście się, jak działa. Działa naprawdę, ostatnio mam go często w filmach, także tak, to jest kolejny świetny produkt do brwi, bardzo polecam, więc uważam, że dzisiejszy instatest jest udany. Produkt naprawdę nie jest ściemą, także duże kciuki w górę dla produktu. No i to tyle, jeżeli podobał Wam się ten instatest, zostawcie kciuki do góry i będziemy się widzieć już w kolejnym.
I pamiętajcie, że zawsze możecie mi podsyłać tutaj pod filmem i wklejajcie też linki do filmów z Instagrama, do rzeczy, które chcecie, żebym przetestowała, ale błagam, nie przesyłajcie mi linków do takich typowych makijaży, jakichś tam z brokatem, no bo to nie jest żaden test. Ja chciałabym testować ciekawe rzeczy, ciekawe trendy, ciekawe triki, a nie jakieś tam po prostu zwykłe kosmetyki, czy nie wiem, usta malowane jakąś tam szminką i to dla mnie nie jest test. Także to tyle. Widzimy się w kolejnym. Pa, pa, kochani.